Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Zapraszam do wspólnej zabawy te osoby, które być może postanowiły pozostać w domu. Za oknem różnie to dzisiaj wygląda w różnych częściach Polski, także rozumiem, że nie każdy chciałby dzisiaj spędzać ten czas na wolnym powietrzu. Teraz tutaj macie szansę nie tylko dobrze się bawić, ale i powygrywać trochę pieniędzy, tylko od razu mówię, to krótki program, także chcielibyśmy, żebyśmy w jak najszybszym tempie te zagadki mogli Wam kolejne prezentować, także już zapraszam do wspólnej zabawy te osoby, które przyglądają się zagadce. O co chodzi? Mamy dwa wyrazy, krok i lody. No i teraz wrzucamy te dwa wyrazy do tego miksera, mieszamy i powstanie nam słowo. No właśnie, jakie słowo powstanie z tych dwóch wyrazów? Nie sugerujcie się absolutnie tutaj znaczeniem tych poszczególnych wyrazów, bo one nie muszą mieć nic wspólnego ze słowem, które z nich powstanie. O, reżyser mówi dobrze, żeby faktycznie tutaj nie sugerować się znaczeniem tych wyrazów, to ja powiem, z jakiej kategorii będzie to słowo, czy zwierzę. Wiemy, że musimy użyć słowo, które będzie zwierzęciem. Korzystamy ze wszystkich tych liter, nie dodajemy żadnych od siebie. Jeżeli już udało Wam się ułożyć to słowo, to nie czekajcie. Pamiętajcie, że tutaj refleks ma bardzo duże znaczenie. Nie tylko to, czy potrafisz rozwiązywać zagadki, ale jak szybko. Przypominam oczywiście tradycyjnie zasady programu i już czekam na pierwszego zwycięzcę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagrod.com. Jakie to będzie zwierzę, bo wiemy, że chodzi o zwierzę, mieszamy te litery. To jedna z tych prostszych zagadek, a czekają nas trudniejsze, także jeżeli teraz przetestujecie swoje umiejętności i tutaj uda Wam się sprawnie zagadkę rozwiązać, to nie tylko macie szansę wygrać pierwszą nagrodę dziś w programie, ale i zmierzyć się z kolejnymi zadaniami. Będą coraz większe wyzwania, ale będzie też więcej pieniędzy do wygrania, także nie ma tego złego. Trzeba tylko mieć tę chwilę, będąc przed telewizorem i włączyć się do zabawy, nie tylko przyglądać się tak z boku, co tutaj się dzieje, bo w ten sposób tracisz szansę na wygranie pieniędzy. Ale jeżeli spróbujesz, rozwiążesz zagadkę, wybierzesz numer do studia, może to właśnie ty za chwileczkę wygrasz pierwszą nagrodę. 50 zł już czeka. Numer do studia to 704 304 304. Ten numer możesz wybrać zarówno z komórki, jak i z telefonu stacjonarnego. Także nie ma co tutaj się zastanawiać. Warto od razu łapać za telefon najlepiej działający, żebyśmy się mogli spokojnie dogadać. No i co? Dzielimy się odpowiedzią tutaj na antenie. Jeżeli oczywiście będzie to poprawna odpowiedź, wygrywasz 50 zł. No tak sobie myślę, ponieważ to najprostsza zagadka dzisiaj. Ja wiem, że może niektórzy mieli jakieś plany na weekend, może gdzieś wyjechali, może jakiś obiad, urodziny, więc nie każdy w domu o tej porze jest. Ale jeżeli faktycznie ktoś jest przed telewizorem, no to powinien się cieszyć, że nie ma dużej konkurencji i że może powalczyć o nagrody. Jeżeli ktoś jest, to podejrzewam, że już te pierwsze osoby, które rozwiązały zagadkę, powinny wybierać numer do studia. Tu nie ma co czekać. Pamiętajcie, że to Wy narzucacie tempo w tym programie. Im szybciej rozwiązujecie zagadki, tym szybciej wygrywacie pieniądze. 704 304 304 to numer do studia. Czy jest już pierwsza osoba, która rozszyfrowała, o jakie zwierzę chodzi? Wiemy, że musi być 8 liter, dlatego że mamy tu dwa słowa czteroliterowe. W związku z tym nazwa tego zwierzęcia na pewno musi składać się z 8 liter. Zresztą na dole tutaj widzicie te niebieskie kółeczka. To właśnie liczba liter w tej nazwie. No i teraz pytanie, czy ktoś już rozszyfrował naszą zagadkę? O, proszę. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Dzień dobry, krokodyl. To jest poprawna odpowiedź. Brawo, 50 zł wędruje do Pani, a my możemy przejść dalej. Gratuluję serdecznie, cieszę się, że tego pierwszego zwycięzca, w zasadzie zwycięszczynie, zdążyłam już usłyszeć, bo to znaczy, że ktoś przed telewizorem jest. Mało tego, potraficie sobie radzić z tymi zagadkami. No to spróbujmy kolejnej tego typu. Jest nieco trudniej, bo już inna kategoria, to od razu mówię, chodzi o zawód.
No i troszeczkę więcej liter.